Witam kochani serdecznie, Mati Kasny z tej strony, wasz ulubiony youtuber. Znajdujemy się w Rowach, wakacje 2022 i jest to moja druga część objazdu po Rowach. Przekroczyliśmy teraz most, który nad Łupawą, który oddziela Rowy od takiego, to jest, można powiedzieć, że to jest część Rowów Rówek, dokładnie tutaj. Tu na wprost po prawej mamy Słowiański Park Narodowy. Podjedziemy kawałek do bramy, bo tam dalej jest zakaz. Można tu zakupić bilet. Możemy sobie spokojnie rowerkiem wjechać do Parku Narodowego. Bilet za osobę dorosłą 15 zł, za dziecko bądź emeryta 8. W Parku Słowiańskim znajduje się jezioro Gardno. I mamy też piękny punkt widokowy, z którego niestety nie skorzystamy, ale może przy następnej okazji. A my teraz będziemy z powrotem podążać do centrum Rowów przez Pomostek i Łupawę. Po prawej będziemy mieli port. O, tutaj po prawej jeszcze nie, ale tu po prawej jest, kochani, zejście na plażę. A tu, jak widzimy, odbywają się imprezki, kawiarenki, gofry. Bardzo sympatycznie wszędzie. I śmigamy dalej. Stodoła. O, tutaj polecam wam jedzonko. Jadłem tutaj rybkę. Dokładnie tak. I tu już widzimy Mostek, Łupawa. Po lewej można wypożyczyć kajaki, rowery wodne. Jeżeli ktoś ma trochę siły w sobie, to może dopłynąć do jeziora. No, jezioro Gardno jest to duży zbiornik, więc żeby przepłynąć całe, no, potrzeba trochę siły. O, tutaj po lewej. A tu po prawej mamy port. Oczywiście filmik z portu na moim kanale niedługo się pojawi, więc zapraszam serdecznie. A my lecimy dalej do naszego kochanego centrum, które ja uznaję za najpiękniejsze. Tu można sobie pograć na automatach. Oczywiście to robiłem jak najbardziej. Nic nie wygrałem. Tutaj mamy kolonie i zbliżamy się do ulicy. Do ulicy Nadmorskiej, która okala, można powiedzieć, cały port i całe centrum. A my podążamy ulicą Rybacką. Jak można również, jak widać, wypożyczyć rowerki elektryczne, skuterki, hulajnogi. No i tu mamy taki, można powiedzieć, centrum do centrum. To jest taka główna ulica, na której znajduje się najważniejsza rzecz. Apteka. Tutaj mamy punkt apteczny, dokładnie, i punkt medyczny. Jeżeli coś się stanie i będziemy potrzebować pomocy, to pokażę wam, gdzie to jest. Mogę wam jeszcze polecić tutaj knajpkę. Zaraz będziemy koniec przejeżdżać. To jest ten biały budynek, tutaj po prawej, po schodach. U Jadzi, jeżeli dobrze pamiętam. Zjadłem tam pyszną zupkę pomidorową i dewolaja. A my jedziemy dalej. Jak widzimy, pełno ludzi. Jak to w sezonie, po lewej rowerki. Powiem wam szczerze, że osobiście bym tutaj nie polecał wypożyczać noclegu, ponieważ tu jest cały czas ruch. Ciężko zaparkować, zgiełk tych ludzi. Mnie by to męczyło na dłuższą metę, więc wolałbym gdzieś oddali o jakieś 400 metrów, 500, nawet do kilometra, żeby sobie trochę odpocząć, a tu przyjść, po prostu się najeść, popatrzeć, jak ludzie sobie spacerują, ale to oczywiście każdy ma... O, właśnie tutaj, gdzie stoi ta karetka, tutaj ratownik udzieli nam pomocy. O, tutaj ta ulica, która odbiega. Jest to ulica Słowiańska, na której też jest parę sklepików i tak dalej, butików. A my podążamy dalej do naszego deptaku prowadzącego nad nadmorską promenadę. Na pierwszym moim filmie jak najbardziej mogliście to zobaczyć. A teraz, kochani, mam mega prośbę. Jeżeli obejrzyliście mój film, zostawcie subskrypcję i łapkę do góry. Bardzo mi na tym zależy, ponieważ chciałbym dobić do 1000 subskrypcji. Jak wiecie, bardzo ciężko to zorganizować, bo już staram się trzeci rok. I dojeżdżamy na ulicę Rybacką, dokładnie tak. Przepraszam, ulicę Plażową. I to jest nasze centrum. Kochani, miłego oglądania, łapka, komentarz, no i oczywiście subskrypcja. Strasznie miło by było. Pozdrawiam, Mati Kasny, hej!
Thank you.